Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w środę, 26 października, hasłami biblijnymi, które są na dzisiejszy dzień wyznaczone. Pierwsze hasło z Księgi Psalmów, z 82 psalmu, 8 werset. Powstań Boże, osądź ziemię, Ty bowiem jesteś dziedzicznym Panem wszystkich narodów. I z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, gdzie w 17 wersecie tak jest napisane. Nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kiedy patrzymy na to dzisiejsze słowo, tak na początek chciałbym zadać pytanie. Z jednej strony proste, a z drugiej myślę, że bardzo, bardzo trudne pytanie. Ile razy zdarzyło Ci się w życiu pomylić? W tym momencie oczywiście nie jest jasne jeszcze to, o co pytam. Może ktoś się zastanawia, no co to znaczy, ile razy mi się zdarzyło pomylić. Zapewne bardzo dużo. Ale ja dzisiaj chcę zapytać w takim bardzo konkretnym aspekcie. Mianowicie, ile razy zdarzyło nam się pomylić w spojrzeniu na drugiego człowieka. Pomylić w takim kontekście, że już kogoś oceniliśmy, że już kogoś osądziliśmy, a potem okazało się, że jest zupełnie inaczej, niż myśleliśmy. Bo czasami zdarza się tak, że poznamy jakąś osobę i w sumie nie spędzimy z nią w ogóle czasu. Nie mamy za bardzo możliwości, aby tę osobę lepiej poznać, ale już sami tak naprawdę oceniamy, stwierdzając, a to musi być jakiś bardzo, bardzo niedobry człowiek, albo w ogóle same jakieś takie negatywne aspekty widzimy. A nieraz może się okazać po jakimś czasie, że jest zupełnie odwrotnie. I wręcz ta osoba, która przez nas została oceniona na tym początku, okazuje się kimś, kto naprawdę może wnieść niesamowicie wiele dobra, niesamowicie wiele pozytywnych aspektów także do naszego życia. Zdarzyło Ci się, droga słuchaczko albo drogi słuchaczu, kiedyś właśnie w ten sposób się pomylić? Myślę, że tutaj padnie wiele twierdzących odpowiedzi, że wielu z nas kiedyś miało taki moment, że się po prostu pomyliliśmy, że mieliśmy zupełnie inne spojrzenie na początku na jakąś osobę, a w momencie, kiedy ją lepiej poznaliśmy, no to też się to zmieniło. Mamy często jako ludzie niesamowitą łatwość w tym, aby drugiego człowieka osądzić, żeby go ocenić, żeby go często odrzucić nawet. Kiedy patrzymy na te dzisiejsze hasła, to widzimy, że na podstawie Księgi Psalmów Bóg jest tym jedynym, który może sądzić. Ale w Ewangelii Jana jest napisane, że nie posłał Bóg Syna na świat, aby ten świat sądził, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. I myślę, że to jest niezwykle ważna prawda, która pokazuje, że w pierwszej kolejności Bóg posłał swojego jedynego Syna na ten świat po to, aby szukać to, co zginęło i aby dać nam zbawienie. To jest w pierwszej kolejności. Bóg to zrobił z miłości i o tym mówi Ewangelia. Ewangelia z języka greckiego oznacza dobrą nowinę. Nowinę o Bogu, który się uniżył względem człowieka. Bogu, który dał samego siebie w osobie Jezusa Chrystusa po to, żebyśmy my mogli mieć życie wieczne, po to, żebyśmy mogli żyć, po to, żebyśmy mogli świadomie Go naśladować, żyć nowym życiem, przyjmować to niezwykłe dziedzictwo, które Bóg chce wnosić w nasze życie, w nasze serce. Czy tak faktycznie jest? Czy częściej skupiamy się na tym, aby żyć, aby naśladować naszego Zbawiciela? Czy raczej może wchodzimy często w jego rolę, pełniąc taką funkcję sędziego? I myślę, że dzisiaj dobrze byłoby, gdybyśmy mieli taką świadomość tego, że Boży osąd jest zawsze sprawiedliwy. Bo oczywiście Bóg także jest sędzią. Ale On widzi znacznie więcej. On wie znacznie więcej niż my. Naszym zadaniem nie jest to, aby kogokolwiek osądzać, ale aby wskazywać na żywego Jezusa Chrystusa, na żywego Boga, na Tego, który może więcej,
I moi drodzy, tak myślę, że dzisiaj, w czasie tego dnia, dobrze byłoby i w czasie też kolejnych dni, które są przed nami, żebyśmy skupili się nie na tym, aby kogoś osądzać albo oceniać, ale zostawili to faktycznie Panu Bogu, ale my, żebyśmy się skupili na tym, żeby na Boga wskazywać, bo On jest tym, który szuka ludzi. On jest tym, który chce zbawić tych, którzy gdzieś tam się w życiu pogubili, którzy dąży do tego, aby okazać ludziom ratunek. I myślę, że niesamowitym przywilejem, niezwykłą możliwością jest to, że my możemy na tego wspaniałego Boga na co dzień wskazywać. Tak więc róbmy to, nie wchodząc w Jego buty, ale bądźmy ludźmi, którzy mogą żyć pełnią radości, wynikającą z tego, że w Bogu jest zbawienie i wierzę, że możemy tego zbawienia doświadczać i tą wiadomością na co dzień żyć. Życzę wszystkim pięknego, dobrego, błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem i do zobaczenia.